Witam wszystkich serdecznie. Taki odcinek, który powstał w końcu z racji, że to on jakiś czas temu naprawialiśmy, to jakiś czas temu przerabiałem, to poznaliście w międzyczasie, to używałem kiedyś. No, mikrofon cały czas się używa, to ostatnio powstało. Te skrzynki może kojarzą niektórzy widzowie. Jak tutaj jest Mauser, to tutaj koło Mausera sobie leżały, czekały na swoją okazję. I co będziemy robić? Mamy tutaj skrzynkę, która nam zabezpiecza regulator MPPT po naprawie. Mamy tutaj dwa ogniwa fotowoltaiczne, które miałem na testy. No i będziemy je łączyć, te dwa ogniwa fotowoltaiczne, szeregowo. Puścimy to przez tą skrzynkę. Puścimy to przez ten regulator MPPT. Puścimy to do UPS-a. Z UPS-a będziemy mierzyć pobór prądu. Tu mamy wtyczkę i będziemy zasilać studnię i pompę w niej. No i tutaj będę lał do wiaderek wodę. Tutaj leci taki osobny test, dlatego ostatnio nic za bardzo nie produkuję, bo jakby to powiedzieć, ten test jest bardzo czasochłonny. Dobra, zaczniemy sobie od tego, że zobaczymy na tabliczki znamionowe, co mamy tutaj na tych panelach. Później wrzucę zdjęcia, bo tutaj raczej nic nie będzie widać. No i widzę, że to jest 240 W, 8 A, więc wiemy, że na pewno 8 A to jest nasze max, jak na razie. Tutaj sobie zobaczymy na inny panel i tu mamy 5,1 ampera, więc zabezpieczenie użyjemy dla tego mniejszego, więc bierzemy się za dobór, dobieramy sobie bezpiecznik, bo dlatego nie są wsadzone. Ja nie pamiętam, co tam było dane, więc sobie musimy coś dobrać. 10 amper, to jest 20 amper, 12, 10, 8 i tu mamy szóstkę, 6-amperowe. Bierzemy sobie szóstki, wkładamy sobie szóstki do zabezpieczenia. Tu już mamy wsadzone dwudziestki, bo nominalnie regulator ma 20 amper i się trzymamy nominału. Tu mam przygotowane wtyczki MC4. Tu będziemy podłączać PV do regulatora. Tu będziemy podłączać 1224 też do regulatora. A tutaj jest TX60 czy XT60 i to pójdzie nam do UPS-a. Tak, tylko że na razie tego nie robimy, bo musimy sobie wyodrębnić te kabelki. Tylko ja sobie muszę przypomnieć, bo tutaj jak to było, te kable sobie tutaj idą po czepaku, jak to się mówi, więc muszę odłączyć odpowiednie wtyczki i zaraz lecimy dalej. Ok, mała zmiana koncepcji, musiałem tutaj zastosować taki przedłużacz. Wiem, będą ludzie mówili, że tak nie powinno się układać kabla, bo to będzie jedna wielka cewka i mają rację, dlatego to tak przynajmniej troszeczkę rozłożę. No to jest jeden z najstarszych kabli, co mam. No i po prostu musiałem tak to zrobić, bo od tego punktu do tego punktu nie mam jak to inaczej połączyć. A druga rzecz, tutaj te kable są, te wtyczki MC4. Są skorodowane i no nie wiem, jak to się będzie zachowywało, ale zobaczymy w praktyce. Tak, co już tu mam zrobione? Na żywce oskurowane kable wystają. Nie powinno tak być, ale to eksperyment i proszę nie naśladować. Mamy w zakresie 200 V i mamy napięcie 80 V w otwartym układzie. Polaryzacja się zgadza i mamy kable PV i podłączamy je do PV, tak żebyście widzieli. Ja tu chyba mam to skręcone na fulla. Okay. Jest.
jest. Trzymają, nie wypadną. Jest ok. I teraz jeszcze sobie sprawdzimy. Zabezpiecznikiem. Jeszcze raz polaryzację sprawdzę. O, szkoda było naprawiać regulator, żeby to później wybuchło. No ale wszystko się może zdarzyć. I teraz tak. Teraz polaryzacja z regulatora. To jest kabel 1224. Okay. I śrubkujemy sobie. Jest ok. I teraz jeszcze ten. Też jest ok. I teraz bardzo ważny moment. Będziemy łączyć regulator do już. Tu jest akumulator jeden zabudowany, więc będziemy mieli podane napięcie. I teraz jeszcze sobie muszę zobaczyć, czy na pewno polaryzacja się zgadza. Tutaj, jak widać, nie są symetryczne te wtyczki. Dam wam zoom. O, nie są symetryczne. I teraz patrzmy, co się będzie działo. I. Co? Aha, no. Tak. Bezpiecznik. Dobra, wstaję. I jest. Co? I mamy 12,8 V. Teraz sobie podamy PV i jeżeli nigdzie nie powaliłem polaryzację, a mam nadzieję, że nie powaliłem, powinno nam się tutaj zaraz coś pokazać. I mamy 82,4 V. No i mamy w tym momencie taki troszkę z angielskiego stand alone system, bo tak. Mamy dwa panele, które stoją sobie odosobnione. Leci to przez przedłużacz tu do pierwszej skrzynki, która jest naszą skrzynką zabezpieczeniową. Leci nam do MPPT, który ładuje akumulator. I teraz odpalamy sobie UPS-a. I teraz jeszcze to musimy tu wstyrknąć. I jeszcze tu mam przełącznik. No, wstawaj. I mamy 50 Hz. I 218 V. 219. Więc jest spoko. Podłączamy sobie gniazdko Wi-Fi. Co idzie do pompy. Tam. I zaraz lecimy dalej. I damy sobie od razu. To chyba będą waty. Bo niestety tak słońce daje, że nie widzę za bardzo. Pyk. I mamy 0,7. Dobra liczba. 0,7 wata. Więc na pewno gniazdko się uruchomiło. Zaraz lecimy dalej. Trochę obciążenie spadło. 0,5. I tutaj, nie wiem, czy będzie widać, tutaj powinno nam się pojawić, ale się nie pojawia. Studnia. Więc muszę jeszcze raz. Nie wiem czemu, ale się nie pojawia na Wi-Fi. O, jest i studnia. Tutaj nie widać, bo jest takie słońce, że nic nie widać. O. Piszczy, że chyba mu napięcie za bardzo spadło. Albo przeciążenie. 13,2, 2,5 ampera. I tak. I go przeciążyliśmy. Spróbujemy jeszcze raz. Wstało. I zaraz tutaj też powinniśmy mieć. O, tutaj teraz widać. Że znikło. Spróbujemy jeszcze raz. Nie. Może było widać, że napięcie spadło za bardzo
czyli pompa jest za dużym obciążeniem. Byśmy musieli tutaj jeszcze kondensatory dołożyć, żeby przy rozruchu dało to radę, ale weźmiemy sobie, zastosujemy coś innego. I sobie zastosujemy sobie takie coś. Tutaj się ładujemy. Pójdę po jakiś elektrosprzęt i spróbujemy, czy to ruszy. Niestety ten 7 amperogodzinny akumulator, co tu jest, troszeczkę nie domaga.